Kochani moi, zgromadzeni... Kochani moi... Zgromadzeni w tej świątyni. Przed wirusem tylko może ustrzec Pan, Pan Dawid, to ja. Podążajcie za mną. To właśnie ja zaprowadzę was dzisiaj do latarni i w tej latarni, moi drodzy, o tam wydarzy się coś wielkiego. Czy tutaj gdzieś można skoczyć na śmieci? Your dick small. Ja. Źle coś zrobiłem. Dobra. A gdzie jest samochodzik? Daleko czy nie? No to idziemy po samochód. Panie Kwazar! Panie Kwazar! Czyli zadziałało wyskakiwać z suba. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli jednak trzeba było gadać, tak? I zadziałało. A inni mówią, że to nie zadziałało w ogóle, widzisz. A jednak zadziałało. A jednak zadziałało. Oj, oj, oj. Troszkę, ale na ziarno spadłem. Dobra. Wsiadamy. Wow! O! Your dick small. Nie, 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 to nie jest prawda. Robert, kur... Zawsze błyskawica. Kyle, słyszysz mnie? Kyle! Lena, jestem, mów teraz! Nie! Kyle, słyszysz mnie? Lena! Lena, tak by to. Siakrew, jestem tak blisko. No wiem, że jesteś tak blisko. Wypad. Już blisko jesteśmy. O, właśnie. Naprawimy, naprawimy. O nie. Pięć razy śruba jest potrzebna. Dobra, gdzie jest silnik tego pojazdu? Z tyłu. Śruba jest. Szukamy dalej. Nie ma. Bardzo trudne. O tak. Dobra. Otwórzmy.
Dobra. Pojawiły się zombiaki. Tankujmy. Przygotujmy sobie jeszcze jakieś przedmioty. Apteczka. Wytwarzając raz apteczkę, dostajemy ich dwie sztuki. Dobra. Tutaj można spanko zrobić w ogóle. Dobra, czyli trzeba od zewnątrz to zrobić. Nie no, skubuś. Bywa. Co ci poradzę? Smutno. O kurde, czekajcie, bo mi się... Moment. Teraz mi się rozładowały sławki właśnie. Słuchajcie, w takim momencie mi się rozładowały. Chwila. Moment. Sekunda. Bo ja ich nie podładowałem wieczorem. Ja ich nie ładowałem wieczorem. O, dobra. Już. Działają? Tak, działają. Słyszycie dźwięk? Pik, pik, było? Karl, to ty! Szlak, mogłem cię zabić! Tak, to ja! Możesz mnie puścić! Ej, no co jest? To byłeś ty! Ty pomogłeś bandytom Rajsa! Gdzie on jest, skurwysynu? Gdzie do cholery jest lek? Co? Pogięło cię! Nie wkurwaj mnie, Karl! Gdzie on jest? Ja tu tylko mieszkam, dobra? Nie mam bladego pojęcia o żadnych bandytach! Lewie, jesteś tam? Halo, słychać mnie? A kto mówi? Co ty? No jesteś! Dobra, słuchaj! Hakan i jego ludzie gonią za matką, ale jakiś cwaniak przejął spichlerz. Musimy go dopaść. Czekamy przy twojej chatce. Jedziesz? Nie ma potrzeby. Obserwuj uważnie balkon. Czekaj! To jest kurde! Przebie! Słuchaj! Wiem, no wiem, że ostro przesadziłem, ale mnie zmusili! Kazali mi to zrobić! Ukryj sobie! Oddział Hakana! Dokąd idą? Powiedz! Na tamę! Kapłan powiedział, że wejście jest w tamie! Proszę! Mam się kurwa dosyć! O kurde! Brać go! Leć! Już! Nie! Kurwa! Tak! To wy do cholery robicie! Co tu się dzieje? Oh!
Nie! Znaleźć go! Chcę zobaczyć jego trupa! Gdzie on jest? Kurwa, gdzie? Kiwka, prawo, lewo. Weź fiolki. Gdzie one spadły? Tu? Tak, gnijcie w piekle, dupki! O nie... Ukraine, słyszy mnie ktoś? Straciliśmy fiolki, udało mi się uratować tylko kilka. No i idą do was ludzie Raisa, słyszycie mnie? Ukraine, chodź tutaj! Chodź szybko! Halo! Szlak, lepiej się pośpieszę. Jakie jest zadanie teraz? Dotrzeć do wejścia zapory przed bandytami. Czyli tak, mamy... tu jechać? Gdzie tam? Oj, to będzie trzeba przez most. To będzie ciężko. Panowie, może być ciężko. Pełna moc. Kurwa, nie! No jedź! Thank you.
Dobra. O kurwa. Dobra, nieważne. Co jest? Nie mówcie, że coś się zablokowało. Nie ma tam przejścia chyba. Trzeba na zewnątrz? Kurde mol. Pod napięciem jest czy nie? Kurwa jak? No jak tam mam się dostać? Puszczaj to! Kurwa, ty nie umiesz się puścić? Kurde. O ja pierdolę. Ej, jest tu kto? Bracie! Więcej walk, więcej śmierci. Nie mogę pozwolić, by to się powtórzyło. Nie pozwolę. To ty? Gdzie są bezlice? Co się ze mną dzieje? Czemu słyszę twój głos? Dzieci słońca, Kyle. Przed wybuchem zarazy były niczym. Ot na wpół porzucona tradycja, zapomniane wierzenia sprzed wieków. Jestem zmęczona. Noszę ten tytuł od tak dawna. Matka nie miał żadnego znaczenia. Do chwili, kiedy stał się aż nazbyt realny. Sądziłam, że ich szacunek brał się z tego, że byłam żoną pułkownika. Wiedliśmy dobre, spokojne życie. Po wybuchu zarazy mąż próbował mnie stąd zabrać. Jednak nie mieliśmy szans przeciwko całej hordzie. Zostaliśmy pogryzieni. Mąż wykrwawił się na śmierć w moich ramionach. Dał mi papierośnicę i kazał uciekać. Nie chciał mi zrobić krzywdy. Zostałam odciągnięta przez wiernych. Przyszli po swoją matkę. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że on nie palił. Zajrzałam do środka. Wewnątrz była mapa, klucz i notatka z liczbami. One zaprowadziły nas tutaj. To jest, kurwa, z widy mam? Zdrowi starali się przywrócić zasilanie. Reszta wyruszyła szukać leku. Bezskutecznie.
Znaleźliśmy zamknięty pojemnik. Okazało się, że tamte liczby były kodem do zamka. Wewnątrz były dziwne fiolki. Wszyscy patrzyli na mnie. To mogło być lekarstwo, ale też mogła to być trucizna. Czułam, że nadchodzi atak, że wkrótce się przemieni. Wtedy pomyślałam, jeśli to nie lekarstwo, to po co by mnie tu skierował? Kochałam go. Ufałam mu. Pamiętam tamten smak. Kwaśny, gorzki jak krew. W sumie to mogła być krew. No znalazłem już ją. Skrypt nie załadował się wtedy. Zbudziłam się. Tam. Otoczona szczątkami ludzi, którzy mi ufali. To wszystko dzięki światłu. Ktoś w końcu przywrócił zasilanie. I światło przywróciło mi zmysły. Ale piękna. Rozumiesz? Wdychanie oparów to jedno. Ale wypicie płynu to coś zupełnie innego. W świetle, w słońcu mój umysł należy do mnie. Przepełnia mnie miłość, której nie byłbyś w stanie pojąć. Ale w ciemności dominuje moja nowa natura. Bezmyślna, śmiercionośna. W ciemnościach z okrutną pasją rozrywałam moje dzieci na strzępy. Ale przysięgłam sobie, że zostanę matką, na jaką zasługują. A teraz ty się pojawiłeś, Kyle. I wszystkie znaki wskazują na to, że jesteś tym, na którego czekałam. Tak głosi przepowiednia, Kyle. A wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi. Ja tylko chcę uratować swoich przyjaciół. Popatrz na mnie. Nie ma lekarstwa. Chcesz, żeby ludzkość stała się taka jak ja? Słuchaj mego głosu. Piękna przemiana, prawda? Umysły i dusze połączone telepatyczną więzią. Jakież to poetyckie. Popatrz na mnie. A kiedy nadejdzie ciemność, co wtedy? Więcej śmierci? Więcej zabijania? Możesz ukryć się przed innymi. Ale kto ich ukryje przed tobą? Nie, nie musimy tego pić! Same opary! To bez znaczenia. Posłuchaj. Wdychałeś już opary. Może zajmie to dłużej, ale powoli zmieniasz się już w podobnego do mnie potwora. Nie, poczekaj. Posłuchaj! Armia przygotowała plan awaryjny. Można by było oczyścić cały ten region. Pytanie tylko. Czy jesteś gotów poświęcić tysiące ludzkich istnień, w tym swoje własne? Poświęć się to jedyne wyjście. Cholera, no dobra, zamienia się w słuch. Brednie, nie wezmę w tym udziału. Biorę fiolki i spadam. Kurwa, czekaj, o co chodzi? Poświęcić się można. Ale to nie, że ja się chcę poświęcić. W sensie wszystkich bym musiał. Ona coś dupi. Ty chyba oszalałaś. Nie będę zgrywać jakiegoś Boga Słońca. Nie wezmę udziału w tej szopce. Zabieram lek i znikam stąd. Może pojmiesz, kiedy zobaczysz to moimi oczami. Aleś zapatrzony w siebie. Ty, wcieleniem Boga Słońca. Pokażę ci, kim naprawdę nie, jesteś. Nie! I... Do cholery! Ty popieprzona wariatko! Może już nie jestem człowiekiem, ale przepełnia mnie miłość do ludzkości. Miłość, którą ty gardzisz. A teraz ta odrzucona miłość zamienia się w gniew. Gniew, który odciśnie na tobie piętno. Zapłacisz za wszystkich, których nie zdołała ocalić. Yeah!
to, będziemy się strzelać, czy nie? Opary są tutaj silne, prawda? Przenikają skórę, kości, mózg. Słyszę twoje myśli, Kyle. Twój strach. Idę po ciebie. Dobra, zamknij dupę. O Jezu. Taki potencjał, Kyle. Taka strata. Nie możesz tego przeżyć. Uwa, gdzie ona jest? To akurat mi nic nie da. Gdzie ona jest? To jest za dużo tych gości. To ona gdzieś musi tu być. Pasi. Patrzcie, ile ich jest. Gdzie ona jest ukryta? Ja muszę ich wszystkich ubić, żeby ona się pojawiła? Tu też nie. Nie, bo mi nie starczy amunicji. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Nie! 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 Szybciej niż sądziłam. Co się ze mną dzieje? Sam zobaczysz. Dawaj, dawaj, dawaj. Umrzesz. Złamany, zakrwawiony. Sam. Umrzesz z moich rąk. Idę po ciebie. Robić. Ty 7 HP mam. Muszę zregenerować HP. Dobra, regeneruje się. Kurde, naprawdę. Kurwa, co mnie zabiło? Jakiś krzyk, czy co mnie zabiło? Dobra, jestem już w tej fazie. Idę po ciebie. No.
Czekajcie, spróbujemy skoczyć na nią. No, odsuwa się. Kurwa. Aha, ona krzyczy, takie gówno robi. Aaaa. Dobra. Nie no, kurwa, co to jest? No nie, nie trafię z niej w nogę. Ta napierdalać chyba po prostu. Pełna moc w ryj. Nie, no i wtedy nic nie mogę zrobić, jak ona krzyczy, pizda jedna. No szkurwa, patrz! No ja nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Pojawia się i zabiera nam HP. No kurwa! No teraz się pokaż, pizdo. Chodź. Leż. Urwany, nara! Najpierw zabiję ciebie, suko. I uratuję moich przyjaciół, a ty zginiesz w piekle. Nie możesz niczego zrobić. Hipotrip. Zaraz co się ze mną dzieje? Sam zobaczysz. Zabiłem cię. Ja cię kurwa zabiłem. To jest trucizna. To nie trucizna, to lek. Lena? Lena, wracam, mam lekarstwo. Uratujemy wszystkich. Powiedz Camdenowi, że może się przestać. Że może już się przestać śpieszyć. Nie, czekaj. Powiedz, że mamy nowy trop. Lepszy od poprzednich. Gdzie ja jestem? Gdzie on w haranie wyszedł, czy co? Czas do domu!
Co jest? Co tu się dzieje? Zaczął się zmieniać. No, takie wybrałem, prawda, zakończenie, moi drodzy. Jest jeszcze drugie zakończenie. Można by było zobaczyć, co się stanie, ale czy chcemy? Czy nie powinniśmy jednak traktować gier jak prawdziwe życie, że naszych wyborów nie da się cofnąć i po prostu musimy być... Musimy przyjąć, co nam los dał. Cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? Jak chcecie, to se na YouTubie wpiszecie. A jak myślisz, po co mógł być ten kod z listu? Nie wiem. Nie wiem. Taka moja wola była. Tak wybrałem, moi drodzy. Tak wybrałem w tym dodatku. Czy da się kontynuować? No da się kontynuować. No właśnie, ale teraz jest pytanie. Co się będzie działo w dwójce? Czy będziemy sterować Crane'em? A jeżeli tak, to znaczy, że Crane jednak nie zmienił się w potwora, tylko znaleźli jakieś antidotum. A innym coś pipczy. Inny bohater będzie w dwójce. A widzicie. I co? I można wykonywać teraz, rozumiem, poboczne zadania można sobie robić, jak się chce. Nie wiem, czy mi się chce robić jakieś zadania poboczne. No, w każdym razie można robić. Dobra. To styknie tutaj. Podsumowując, bardzo mi się podoba ta gra. I dodatek był też fajny. Jeżeli by się nie robiło... Ja nie zrobiłem wszystkich pobocznych. Zrobiłem tak połowę pobocznych questów. Ale gdyby się robiło je poboczne wszystkie, to by długo, dużo roboty jest. Ale jeżeli by w dodatku, w The Following, się robiło tylko i wyłącznie główną linię fabularną, to jest to na zaledwie, może nie wiem, z 4 godziny granie. Natomiast ja to tak trochę przeciągnąłem na, nie wiem, z 10 godzin, bo robiłem jeszcze kilka pobocznych i tak dalej, więc nie wiem, no, krótka piłka. No, fajnie. Czekamy na Dying Light 2. Już za ile? Już za 6 miesięcy, patrzcie, pół... Nie, czekaj, dobrze mówię. No, za pół roku. No tak o. Nie, nawet nie.
Co ja gadam? Za 5 miesięcy. Za 5 miesięcy, no. No to zleci jakoś. To jakoś zleci.